Witam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja nazywam się Maciej Rata, jestem trenerem personalnym z wieloletnim stażem, szkoleniowcem, jak również czynnym sportowcem. W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o niewątpliwie ważnym, jeśli nie najważniejszym aspekcie w treningu, w rozwijaniu naszego ciała, jaki jest często pomijany przez osoby trenujące w sposób troszeczkę bardziej nadgorliwy. Mówimy tutaj oczywiście o regeneracji mięśniowej po treningu. Czym jest regeneracja? Regeneracja jest oczywiście procesem odbudowy naszych włókien mięśniowych powstałych w momencie, w którym w trakcie treningu uszkadzamy nasze mięśnie, dochodzi do tak zwanego zakwaszenia kwasem mlekowym, do rozcinania, niszczenia tych włókien mięśniowych w trakcie treningu, następnie po treningu w okresie do 48 godzin, w zależności od intensywności danego treningu, bo może być to oczywiście dłużej, następuje regeneracja, czyli z powrotem nawiązywanie, łączenie tych włókien mięśniowych ze sobą. Następnie te włókna mięśniowe są troszeczkę twardsze, troszeczkę są większe, silniejsze, bardziej dostosowane do bodźców, takich, które my serwujemy mu poprzez daną aktywność, dany wysiłek fizyczny, czyli dochodzi do nowych adaptacji bądź po prostu zwiększenia rozmiaru danych włókien mięśniowych. Czyli już wiemy, że regeneracja jest bardzo ważnym aspektem. A czemu jest pomijana w trakcie przygotowań bądź okresów mikro czy makrocyklów? Z swojego mniej więcej doświadczenia wiem, że dużo osób bardzo lubi po prostu trenować, a nie do końca lubi ten tak zwany po prostu cały performance okołotreningowy. Czyli co jest najważniejsze w tym performance okołotreningowym? Przede wszystkim oczywiście odpowiednia ilość dostarczonych kalorii, odpowiednia ilość dostarczona białka, odpowiednie makroskładniki z przewagą węglowodany bądź tłuszczy, bądź dieta zbilansowana. Czyli to jest bardzo istotne, aby zaszły te procesy regeneracyjne. Co jest również bardzo istotnym elementem, oczywiście jak sama regeneracja wskazuje, jest to zaniechanie wysiłku fizycznego. Czyli jest istotny ten element odpoczynku, czyli po prostu odpowiednio dobrany plan treningowy w taki sposób, żeby po prostu tych mięśni, które są już uszkodzone, dodatkowo nie uszkadzać jeszcze bardziej. Czyli wiemy, żeby po prostu odpowiednie odstępy czasowe zachować poprzez właśnie rozplanowanie tego treningu w sposób odpowiedni. Materiały o planowaniu treningów już niejednokrotnie nagrywałem, także możecie troszeczkę się cofnąć w czasie i sobie do nich wrócić, żeby troszeczkę więcej na ten temat sobie wiedzy pogłębić. To jest, co jest jeszcze istotne. No na pewno odpowiedni dobór treningu, ale też w takim kontekście, że fajnie na przykład jak mam trening siłowy, to fajnie też jakby wtedy włączyć też trening, nie wiem, pod wytrzymałość, żeby te włókna mięśniowe się w odpowiedni sposób rozwijały i regenerowały pod każdym aspekcie. Jeśli mamy trening siłowy, no to pamiętamy, że po jednym treningu siłowym następny trening siłowy będzie po prostu nie tak efektywny, jakby mógł być, czyli to też jest po prostu istotne, żeby ten cały nasz układ nerwowy miał odpoczynek, żebyśmy pamiętali o tym, że jakby ten cały performance składa się z całej, można powiedzieć, takiej naszej doby, czyli również też regeneracja w trakcie snu, że po prostu te włókna mięśniowe nam się najbardziej odpoczywają właśnie w momencie, w którym my śpimy, żeby po prostu kłaść się wcześniej spać. Wiem, że to bardzo ciężkie w dzisiejszych czasach, ale to na pewno sprzyja naszej regeneracji, żeby dbać o tą higienę snu, ewentualnie żeby zrobić sobie drzemkę w trakcie dnia, żeby po prostu wygospodarować sobie tak ten dzień, żeby te minimum te 6, 7, a najlepiej 8 godzin snu było po prostu właśnie na tą regenerację przeznaczone. To ogólnie też nie mówię też o samym treningu, tylko też
dla naszego zdrowia będzie na pewno bardziej korzystne. Ważne są również okresowe przerwy, czyli tak zwane deloady, czyli zmniejszenie obciążenia treningowego w okresie luźniejszym, czyli tak zwanego właśnie tego deloadu. Czyli tu również się kłania programowanie planu treningowego, czyli również jak na przykład mamy do czynienia ze sportowcami, to pamiętamy, że jeśli wyszedł ten pik formy, to pamiętamy o tym, żeby po prostu później zrobić sobie okres luźniejszy, okres odpoczynku i to będzie na pewno zdrowsze naszego ciała i na pewno naszej psychiki, ponieważ nie jesteśmy w stanie cały czas progresować do góry, tylko zawsze jest to progresja falowa, czyli po takim cięższym wysiłku musimy sobie dać troszeczkę spokoju. Ważne są też elementy takie jak na przykład właśnie, nie wiem, to fizjoterapia, regeneracja, ale w taki sposób, że na przykład możemy wykorzystać takie narzędzia, jak na przykład zimny, ciepły prysznic dla naszego ciała. Możemy skorzystać z usług fizjoterapeuty, czyli robienia akupunktury. Możemy skorzystać właśnie z masażów, ale najlepiej, jeśli jest to masaż sportowy, relaksacyjny przyniesie troszeczkę mniej efektu. Bardzo popularny teraz jest zabieg tak zwanego jeszcze morsowania, też bardzo przydatny właśnie do rozluźniania napiętych mięśni, do regeneracji, do wzmacniania ogólnej odporności naszego ciała. Na pewno jest też dołożenie biegania w momencie, w którym jest bardzo niska temperatura. Jest to również bardzo świetna metoda właśnie do rozluźnienia troszeczkę naszych mięśni, do zaadaptowania się do wysiłku w jakby troszeczkę innych warunkach, więc też do nauki pracy układu tlenowego w momencie, w którym no, mamy te warunki bardzo niesprzyjające dla niego. Na pewno też zahartuje nasz organizm w taki sposób, że po prostu będziemy mniej łapać te choroby i lepiej się też regenerować. Akupunktura, tak jak wymieniałem, masaż, najlepiej masaż, oczywiście jest to sportowy, pomoc fizjoterapeuty, bańki też, które fizjoterapeuta może stawiać, ale ogólnie też sami możemy bańki, jest bardzo fajne, różnego rodzaju oczywiście rolery, rolki, wszystko co po prostu będzie nam pomagało rozbijać te mięśnie, żeby po prostu nas bolały w trakcie tego wysiłku, a później będziemy po prostu mieli tego lepszy efekt i w bezpośrednio dłuższym czasie nam się to przyłoży. Taki jeden dzień na regenerację, odnowa biologiczna bym poświęcił raz w tygodniu, chyba że mamy bardzo ciężki sport do uprawiania, na przykład jak sztuki walki, gdzie treningi są rano i wieczór, to dwa razy w tygodniu nawet bym poświęcił taki czas po prostu na tą regenerację, aby to całe nasze ciało po prostu szybciej się regenerowało i żebyśmy po prostu mogli lepsze efekty osiągać właśnie dzięki tego typu zabiegom. Z takich najważniejszych to myślę, że wszystko wymieniłem, oczywiście zbilansowana dieta, oczywiście sen, unikanie światła niebieskiego przed snem, bo to bardzo źle wpływa na regenerację, czyli żeby po prostu się wyciszyć i po prostu nie siedzieć na telefonie, na laptopie, tylko po prostu dać sobie troszeczkę więcej luzu wieczorem niż po prostu atakować się tym światłem niebieskim. Żeby w miarę pamiętać o tej higienie snu, żeby jeśli jest oczywiście taka możliwość, to wstawać i kłaść się o tej samej godzinie, wtedy ciało będzie automatycznie nie miało problemu z wybudzeniem się i nie będzie miało problemu z zaśnięciem się. To są najważniejsze elementy. Jeśli będziecie ich stosowali, to na pewno ta regeneracja mięśniowa będzie lepsza, będziecie mieli lepsze samopoczucie i będziecie ogólnie mieli większy progres treningu. Do zobaczenia, usłyszenia już wkrótce.